Państwu, przechodzimy do druku 514, jest to druk autorstwa zarządu. Paragraf 1. Wnioskuje się do prezydenta miasta Krakowa o wprowadzenie do wieloletniej prognozy finansowej i wieloletniego planu inwestycyjnego zadania pod nazwą budowa oświetlenia ulicy Podkamy, drugi etap. I jak Państwo czytacie, chodzi o rozpoczęcie dokumentacji jeszcze w tym roku i nie płacimy za nią i realizacja w przyszłym roku. Już tłumaczę, co się stało. Stało się tak, że po prostu część tego zakresu nie została uwzględniona przez projektanta. W gruncie rzeczy to nie prowadzimy oświetlenia. To jest to? Dobrze. Nie, przepraszam. Nie wprowadzimy oświetlenia w zakresie, w którym planowaliśmy całym, tylko części. Oczywiście wiąże się to również z tym, że naprawdę na najbliższej sesji będziemy obcinać w tamtym zadaniu do WPF-u na Podkamyku środki, które wtedy zostały przeznaczone, dlatego że żeby mogli zacząć dokumentację, właśnie to jest to, o czym rozmawialiśmy też wcześniej, musimy wprowadzić kwotę na przyszły rok według kosztorysu, a kwoty tam 27 i tu 20 są zbyt duże, więc te 27 na przyszły rok w Podkamyku, tak zwany domyślnie teraz w pierwszym etapie, będzie obcięta, ponieważ nie będzie potrzeby, bo te 27 tysięcy było na cały zakres, a nie jest zrobiony cały zakres. I ja nie wyobrażam sobie, żebyśmy potem wracali za kilka lat na tą samą ulicę po to, żeby stawiać znowu dwa czy trzy słupy, dlatego że gdzieś to umknęło w czasie projektu, zlecenia projektu, trudno mi powiedzieć. Takie ustalenie wymyślił zarząd po spotkaniu z ZIKIT na temat tego, na jakim etapie jest oświetlenie, bo wtedy to wyszło po prostu na jaw, że niepełny zakres projekt tam opracowuje. Czy ktoś z Państwa ma jakieś uwagi, pytania? Proszę, pan Krzysztof. Ja mam pytanie, czy to oświetlenie to jest budowa do tego jednego domu? Tam koło stawu, bo tam jest taki jeden dom. Tak, to na to oświetlenie de facto całościowo Podkamyk idzie do dwóch domów. I tak się stało, że do jednego domu projekt jest realizowany, a do drugiego. Proszę podać całościową kwotę, kiedy mógł zabrać. Nie potrafimy podać, dlatego że teraz pan projektant, który realizuje, wygrał przetarg na ulicę Podkamyk, a w związku z tym, że te wytyczne nie wskazały całego zakresu wskazanego przez Radę, będzie inna kwota. I tak jak mówię, będziemy zmniejszać kwotę tamtą 27. Nie wiem, ile na projekt wyjdzie w tym roku, bo jeszcze jest nierozliczony, ale też mniej, dlatego że nie projektuje całej ulicy, tylko fragmentu. Ta uchwała tylko wybiega, żeby uzupełnić dokumentację do tego drugiego domu i żeby realizacja była w tym samym czasie, a nie osobno. Czyli 20 tysięcy łącznie to będzie do tych dwóch domów? Nie, nie, to prawda, nie, no to jakbym tak odpowiedział, to bym skłamał, dlatego że projekt w tym roku jest realizowany i będzie uzupełnienie projektu. To jest w tym roku już tam przeznaczone było 10 tysięcy na projekt, prawda? I na realizację całej tej ulicy Podkamy przeznaczaliśmy 27 tysięcy. A to było na pierwszy etap czy na drugi? Na całą ulicę, tłumaczę, nie została w projekcie cała uwzględniona. Teraz w związku z tym, że nie została, to ja zadzwoniłem do projektanta od razu, czy te 27 to nie jest za dużo. Oczywiście, że jest za dużo, bo te 27 było na odcinek 150 metrów bieżących ulicy, a jest robione 60 metrów w tym momencie. W związku z powyższym to będzie sumarycznie wyprzeznaczane jakby 47 tysięcy i nie potrafię powiedzieć, ile z tych 27, czy zdejmiemy 15 i na przykład będzie to kosztowało wtedy 30 czy 25, no nie potrafię, to wszystko wyjdzie na jaw. No, no, taką uwagę mamy, co jest pytanie, czy jest sens budować oświetlenie do jednego domu, czy to nie jest takie zadanie? Powiem merytorycznie, podjęliśmy taką uchwałę i wprowadziliśmy to zadanie do WPF-u i rozmawialiśmy już o tym na poprzednich sesjach i też były wątpliwości, niemniej jednak podjęliśmy taką uchwałę. Powiem tak, no czy jest merytoryczne, no to brutalne, no ci ludzie tam mieszkają już 20 czy ileś lat i idą od zatorów całkowicie po ciemku, nie mając jeszcze nawet zbudowanej drogi, której im, prawda, nie budujemy również. Więc ja nie wiem, czy jest merytoryczne uzasadnienie. Bo uznaliśmy, że tak. Czy to jest nie wiem, było przechorą. Ktoś tam mieszka cały czas? Tak, to tak. To jest taki... Ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś uwagi? Zarośnięty chyba taki dowód. Nie, mam poprawkę. To jest stary, to jest stary dowód. I tutaj mam, rozumiem, poprawka. To rzecz tam poprawkę pana Pawła Pakarza.
Zmienia się treść paragrafu 1 na następującą. Wnioskuje się do prezydenta miasta Krakowa o wprowadzenie do WPI zadania inwestycyjnego pod nazwą budowa oświetlenia na bulwarze Rogo. Mówiąc wprost, pan Paweł proponuje wyrzucić ten projekt uchwały, wprowadzić ten. Nie. Znaczy, jeżeli mogę się... Zobaczyłem sobie wczoraj na Google Maps, gdzie jest ta ulica i ile tam jest domu. Sądziłem, że na tym domu jest kilka, dlatego sobie zrobiłem taką uchwałę, przysłuchując się teraz rozmowie, że tam są dwa domy. Utwierdzam się w przekonaniu, że moja poprawka jest wskazana z tego względu, że na bulwarze Rodła nie ma żadnego oświecenia. Jest tam dużo przypadków rozbojów, były gwałty, nie da się tam wieczorem wyjść. Ludzie się skarżą w moim bezpośrednim otoczeniu. Cały czas mam skargi, dlaczego tam jest tak ciemno, dlaczego nikt się tym nie zajmuje, żeby tam było jakieś oświetlenie. Jeżeli za 20 tysięcy możemy zrobić dokumentację i budowa oświetlenia z zasilaniem, to ja jak najbardziej bym był chętny widzieć taką realizację zadania na bulwarze Rodła. Ale wpisać do listy ręki. Sytuacja jest teraz taka, że wyrzucając to, a tak za, bo tu zmienia się treść, to panie Pawle, pan chce wpisać do WPF-u uchwałę, którą nikt nie wpisze do WPF-u. Po prostu ja nie dyskutuję z zasadnością teraz, to jest zasadne, tylko że to jest całkowicie niezgodne z procedurą wpisania do WPF-u. Nie podajemy kwoty, nie podajemy kosztorysu i wyrzucamy w tym momencie bardzo ważną treść. To nie ma 20 tysięcy. Tyle samo, co jest w tej uchwale. Ale nie ma kosztorysu. Tutaj też nie było. No ale tu się nie przepraszam, no to jest, no ja tu szczegół nie rozumiem. Jest tutaj kosztorysu. Ja nie rozumiem, dlaczego mamy zamieniać jedno zadanie. Dlatego, żeby więcej korzystało z tego oświetlenia niż jeden mieszkanie. Czyli rozumiem, pan chce po prostu wyrzucić zadanie w projekcie uchwały, a wpisać to zadanie. Oczywiście wymaga ogólnego napisania porządnie projektu uchwały, ponieważ jest. Natomiast ja chcę przypomnieć, nie mamy tego zadania do realizacji nigdzie wpisanego, nie mamy dokumentacji i nie zrobią nam tego w trybie projektu i buduj w jednym roku. Poza tym po co wpisywać do WPF-u, WPI zadanie jednoroczne, bo nie za bardzo rozumiem, no to jest w ogóle poplątanie, pomieszałem pojęć. Proszę pan Krzysztof Paczek. Przede wszystkim co do strony merytorycznej, w pełni popieram pomysł Pawła Kajpasa, że jednak mimo wszystko wybudowa oświetlenia tam na bulwarze Rodła jest nieporównywalnie bardziej potrzebna niż budowa oświetlenia do jednego domu. To mogłyby zmienić tę uchwałę, my zabezpieczamy środki i te środki mają być przeznaczone na realizację tego zadania, jako uchwałę zabezpieczającą środki. To byłaby lepsza formułacja. Łukasz Filipiak. Przepraszam bardzo, czy może pan radny Łukasz Filipiak zabrać głos? Pytam się czemu, czy nie można tego było pracować w komisji normalnie, zgodnie z procedurą, a nie robić w ten sposób, prowadzić jakieś zadania zupełnie, to w sposób jakby się w ogóle nie praktykuje i jaki po prostu będzie zupełnie nieskuteczny z punktu widzenia prawdopodobnie. Ja popieram to zadanie w pełni, Pawle, ale należy je przygotować, w takim razie przeprowadzić, wpisać osobno i przegłosować uchwałą, która jest do tego stworzona i rozmawiać o wtedy tej uchwale, a nie poprawką, która dotyczy zupełnie innego projektu uchwały. Ale to też nie jest wpisane. Odpowiadam, mogę ale powiedzieć? Ulica Podkamy była. Przepraszam bardzo, ulica Podkamy, realizujemy projekt, szanowni państwo. Ale proszę państwa, podjęliśmy uchwałę o realizacji projektu i wpisaliśmy do ulicy Podkamy. Długość zadania 150 metrów, a przez pomyłkę jest realizowana długość zadania 60 metrów. Ratujemy to zadanie, żeby było zrobione w całości, a nie tylko jeden sięgacz. No. Mogę powiedzieć? Może inni Mario Długa zadał pytanie. A przewodniczący moderuje dyskusję, a nie każdy sobie gada wtedy, kiedy chce. Przepraszam. Dziękuję za pomoc panu przewodniczącemu. Nie odpowiadam. Proszę, jeszcze raz, proszę po kolei. Ja myślę, że Łukasz nie zadał pytania, tylko stwierdził.
Nie, proszę, proszę odpowiedzieć na pytanie, konkretnie na pytanie. Dlatego chcę to wprowadzić w taki, a nie inny sposób, że powiem wprost, przyblokować to zadanie, bo uważam niezasadnym wydawanie 20 tysięcy na oświetlenie jednego domu, gdzie może z tego zadania korzystać większa ilość mieszkańców. Krzysztof Płaczek-Andrzej, odpowiem może Łukaszowi, czemu na komisji to nie został, dlatego że zawód w trybie nagłym zgłosił projekt uchwały, jak komisja, nie było posiedzenia komisji odwołania do zgłoszenia projektu uchwały. Przepraszam, sprostowanie. Podjęta jest uchwała o projekcie ulicy Podkamyk rok temu. Przepraszam, czy w tym roku na wiosnę? Ale ten był dostał się na Szanowny panie radny, znowu pan manipuluje faktami. Proszę, Andrzej Hawran. Po pierwsze, składam wniosek formalny o przestrzeganie statutu. Statut mówi o czasie wystąpień i o ilości wystąpień radnych. To po pierwsze. A po drugie, składam wniosek o zamknięcie dyskusji. Dziękuję. Znaczy, ten pierwszy wniosek nie można złożyć. Można. Znaczy, składam wniosek o przestrzeganie statutu. Nieformalny, o przestrzeganie statutu. O wszystkim statutu ustawy. Kto z państwa radnych jest za przerwaniem dyskusji nad tym projektem? Przepraszam, bo nie jest to sobie słyszę. Kto jest za przerwaniem dyskusji nad tym projektem? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Przerywamy dyskusję, przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za projektem uchwały? Albo poprawkę. Przepraszam. Jest poprawka. Czy pan Paweł Kajfasz proponuje zamienić treść paragrafu na następującą? Wnioskuje się do prezydenta o wprowadzenie do WKL i WPF budowa oświetlenia na bulwarze Rozwa. Ja tylko chcę wspomnieć, ta uchwała nie zostanie zrealizowana na pewno. Czy po prostu zamiast całości Tak. Bo to oznacza, panie Pawle, to oznacza ta poprawka, że pan wnioskuje do pana prezydenta, że być może pan prezydent umieści to w budżecie. Czyli jeżeli nie nas nie zamieszczę tabelki, to nie będzie. Przewodniczący, według mojej wiedzy jesteśmy po dyskusji w bloku głosowań. Przepraszam. Szanowni państwo, kto z państwa jest za przyjęciem poprawki autorstwa pana Pawła Kajfasza? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Poprawka nie została przyjęta. Przechodzimy do głosowania. A może jeszcze zgłosić wniosek o głosowanie imienne, czy nie? Można. Do momentu głosowania. Napiszesz? Nad uchwałą. Nie no, to nie tylko do mógł. 20 tysięcy to wstrzymanie. Plus koszt imienne celowego 16 tysięcy. Ale szanowni państwo, zakończyliście dyskusję. Ale jest przerwa. Nie ma przerwy. Nie ma przerwy. Nie ma przerwy. Nie ma przerwy. Ja jestem już 12 lat w Radzie Dzielnicy i w Radzie Miasta i takich cyrków, jak się dzieją w tej chwili, to jeszcze łącznie z tym, takich cyrków, jak się dzieją w tej chwili. Pewnie państwa przez nam nie wyobrażają. Może nie wyobrażają, ale nie ma realizmy. Było 10 razy lepiej. Może za dużo by było. Proszę bardzo, proszę przepisać wniosek. Było 3 radnych. Ja nie umiem go odczytać. Proszę czytelnie na ten wniosek. To jest wniosek o wprowadzenie mojego głosowania. Proszę czytelnie go napisać. Projekt uchwały do głosowania. Jak pan czytał? Tak, nie umiem przeczytać. Proszę czytelnie. Ale głosujemy między 14, panie Krzysztofie. 15. Nie ma tej dyskusji. Tak, no należy się odczytać, że było wszystko. Nie było 3 razy lepiej. Taka rzecz jest najgorsza, w której jestem. Tak, najgorsza, w której jestem. A dlaczego? Bo mówię, taki cykl jak w tej kraju. Tak, subiektywny. Bardzo proszę, bardzo proszę, panowie. Mi się wydaje, że popełniamy jeden zasadniczy błąd, a mianowicie
próbujemy zastąpić uchwałę czymś, co spróbowali Państwo, czymś, czym nie da się zastąpić w ten sposób. Nie da się, proszę Państwa, no, przecież do WPF-u trzeba podać wyraźną kwotę według kosztorysu, który mamy przedłożony. To zgłoszenie uchwały, no jeżeli tak Pani powinna zostać przyjęta. To sprawa oczywiście Pana radnego, tak uważać. Szanowni Państwo, kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały w proponowanym brzmieniu, przypominam, druk 514 i głosujemy imiennie, ponieważ tak jest. Pan Budziak, Andrzej. Jestem przeciw. Bułat Paweł. Jestem za. Dziura Batkiewicz. Za. Filipiak Łukasz. Za. Filipiak Szczęsny. Za. Garze Marzena. Za. Golonka Marek. Za. Abrany Gandziel. Za. Jakubowski Krzysztof. Za. Kajfasz Paweł. Przeciw. Kapusta Marcin. Wstrzymuję się. Kowalski Paweł. Przeciw. Kwarciak Krzysztof. Przeciw. Mardyła Magdalena. Za. Markowski Jakub. Za. Milej Jerzy. Przyjmuję się. Sikora Marek. Przyjmuję się. Tumidański Piotr. Tak. Wcisło Ewa. Przyjmuję się. Szanowni Państwo, 11 głosów za, 4 przeciw. I 4 wstrzymujące. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta.